Dzień dobry, witamy serdecznie z Grodziska Wielkopolskiego. Za nami mecz 13. kolejki PKO Ekstraklasy, Warta Poznań, Pogoń Szczecin, zakończony wynikiem 1-2. Gośćmi pierwszej części konferencji prasowej są trener Pogoni, pan Kostar Uniajicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz jego asystent, pan Tomasz Kaczmarek. Witamy serdecznie, który będzie tłumaczył wypowiedzi szkoleniowca. Poproszę teraz pana Uniajicza o podsumowanie meczu. Ja, wir sind glücklich und zufrieden über den Sieg. Ich denke auch in ein verdienter Sieg. Jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni z wyniku. Myślę, że zasłużona wygrana. Aus meiner Sicht, wir haben das Spiel unnötig spannend gemacht, spannend gehalten. Myślę, że niepotrzebnie z naszej strony mecz był otwarty do końca. Worauf möchte ich hinaus? Natürlich auf die erste Halbzeit. Wir haben sehr gut begonnen, wir haben zwei Tore erzielt. Wir hatten das Spiel absolut unter Kontrolle gehabt. Przede wszystkim chodzi mi o pierwszą połowę. Bardzo dobrze zaczęliśmy mecz, strzeliliśmy dwie bramki, mieliśmy wszystko pod kontrolą. Der Plan ist aufgegangen, so wie wir spielen wollten. Und das hat die Jungs richtig gut gemacht. Da muss man sagen, dass das schon alles gepasst hat in dieser ersten Halbzeit. Myślę, że cały plan się spełnił w pierwszej połowie. Zawodnicy bardzo dobrze wykonali założenia, wszystko to dobrze wyglądało. Bis auf, dass mir irgendwann zu viel der Ball hin und her geschoben wurde. Wir haben nicht konsequent und konkret genug auf das dritte und vierte Tor gespielt. Z wyjątkiem tego, że w pewnym momencie zaczęliśmy za dużo grać piłkę od jednego do drugiego zawodnika, zagraliśmy zbyt mało konkretnie, konsekwentnie, za mało w kierunku bramki. Das habe ich vermisst, dass die Mannschaft sowas erkennt und wie man so schön sagt, vielleicht auch versucht schon in der ersten Halbzeit das Spiel so vorzuentscheiden. Tego mi brakowało, tego mi właśnie brakowało, że zespół już w pierwszej połowie spróbuje rozstrzygnąć to spotkanie. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, holt sich Martina natürlich die vierte gelbe Karte absolut unnötig ab. To pierwszy punkt, jako drugi punkt, no to na pewno bardzo zbędna żółta kartka Martini. Wir haben im Moment zwei verletzte Außenverteidiger, Luis Mata. Wird die Saison nicht mehr spielen können. Bei David Zett müssen wir sehen, wie der Heilungsprozess sich entwickelt. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich für den Spieler, aber auch natürlich für den Trainer und das Trainerteam. Szczególnie, że w tym momencie mamy kontuzjowanych dwóch bocznych obrońców. Luis Mata w tym roku już nie będzie grał. U Davida Zetta musimy odczekać, jak szybko będzie w stanie się wyleczyć. Wiadomo, jest to bardzo niepotrzebne dla zawodnika, ale też dla sztabu, dla drużyny, dla wszystkich. Ja, und das sind so die zwei Punkte, die man wenn man etwas weniger Gutes finden will, aus der ersten Halbzeit mitnehmen kann. Wir wussten um die Gefährlichkeit des Ergebnisses. Fußball ist verrückt. Fußball kann innerhalb von Minuten sich drehen und das ist auch geschehen, dass wir gleich in der ersten Minute, in der zweiten Halbzeit den Anschlusstreffer erzielen. Natürlich dadurch den Gegner aufbauen, ihm das Gefühl geben, dass sie das Spiel drehen können. Und dementsprechend haben wir uns dann auch wesentlich schwerer getan in der zweiten Halbzeit. Sorry. Właśnie to jeszcze te dwa takie krytyczne punkty z tej pierwszej połowy, ale wiedzieliśmy, że 2-0 to jest niebezpieczny wynik. Wiedzieliśmy, że piłka nożna jest zwariowana i jedna akcja może wszystko zmienić. I w momencie, jak dostaliśmy gola w 46 minucie, no to daliśmy przeciwnikowi wrażenie, że mogą wrócić do meczu, że mogą obrócić ten mecz i to na pewno nie było to, czego chcieliśmy. Ja, Warta Poznań hat dadurch die zweite Luft, wie man so schön sagt, bekommen, haben alles dafür getan und versucht höher zu stehen und uns etwas zu pressen, um noch das 2-2 zu erzielen.
Wir hatten hier und da die Möglichkeiten gehabt, das 3-2-1 zu erzielen. Und letztendlich, ja, wie nochmal gesagt, geht der Sieg in Ordnung. Wir haben uns tapfer geschlagen dann und wir sind froh über diese drei Punkte. Później Warta, wiadomo, spróbowała zaatakować wyżej, spróbowała troszeczkę bardziej zagrać ofensywnie. My mieliśmy kilka możliwości, żeby strzelić trzeciego gola. Ogólnie myślę, że w tej końcowej fazie meczu dosyć dobrze się broniliśmy i tak jak już powiedziałem, zasłużenie wygraliśmy. Mit Alex Gorgon, der sich auch leider eine gelbe Karte abgeholt hat, wird unser zweiter Spieler entsprechend am Mittwoch fehlen gegen Lech Posen. Und ja, jetzt sind alle gefragt, entsprechend dann sich auf das nächste schwere Spiel vorzubereiten. Und in ein paar Tagen sind wir ja wieder hier in dieser Gegend und werden dann versuchen, natürlich dieses anspruchsvolle Auswärtsspiel gut zu spielen und zu punkten. Później jeszcze Gorgoń dostał czwartą żółtą kartkę i będziemy bez niego w środę z Lechem Poznań. Teraz wiadomo, wszyscy musimy się przygotować dobrze do tego meczu w środę. Będziemy znowu tutaj w rejonie i na pewno chcemy być dobrze przygotowani na ten wymagający mecz. Dziękuję panie trenerze. Tutaj po części już pan poruszył ten temat, ale zadam pytanie w imieniu redaktora Mateusza Mameta. Że właśnie Matynia i Gorgon będą pauzowali w meczu z Lechem i jak duże jest to osłabienie pana drużyny? Wie groß ist die Schwächung durch die Abwesenheit von Matynia und Gorgon? Das werden wir am Mittwoch sehen. Zobaczymy w środę. Nein, also wir haben noch genügend Spieler, wo es sicherlich momentan fehlt, ist, dass wir ja, eventuell hinten links ja, ein bisschen basteln müssen, wenn wir uns die nächsten Tage Gedanken machen. Und das ist, wenn David Stetz einsatzbereit sein wird, dann haben wir mit Kuba Bartkowski und David Stetz eine gute Option. Wenn nicht, wie gesagt, dann müssen wir uns jetzt nochmal Gedanken machen. Aber wichtig war heute erstmal, dieses Spiel zu spielen und drei Punkte einzufahren. Ogólnie wiadomo, mamy dużo zawodników, wielu dobrych zawodników, ale mamy chwilowo problem na lewej obronie. Będziemy musieli coś wykombinować. Jeżeli Dawid Stec będzie mógł grać, no to będziemy mieli z Bartkowskim i z Stecem dwie dobre opcje. Jeżeli nie, to będziemy musieli coś wymyślić. Drugie pytanie. Redaktor Maciej Chudzik pyta, czy zmiana Aleksa Gorgona była spowodowana tym, że miał już na koncie żółtą kartkę? Tu Gorgon wegen der zweiten gelben runtergenommen hast. Wegen der gelben Karte. Nein. Alex ist viel gelaufen. Er hat jetzt fast alle Spiele gespielt. Und ich wollte ihn eigentlich vor dieser gelben Karte runternehmen. War nicht so geplant, um ihn natürlich dann auch für Mittwoch einsatzbereit zu haben. Das ist leider in dieser einen Aktion passiert. Ob man da unbedingt eine gelbe Karte ziehen muss, sei jetzt dahingestellt. Aber es ist halt etwas doof gelaufen. Wir waren zu langsam und der Schiedsrichter war schneller als wir. Nie miał to nic do czynienia z żółtą kartką. Tak naprawdę chciałem jego ściągnąć przed tą żółtą kartką. Bardzo dużo biegał. Chciałem jego mieć gotowego na mecz w środę. Niestety sędzia był szybszy od nas. Czy tak naprawdę za ten faul trzeba dać żółtą kartkę, to nie wiem, no, ale tak się stało. Okej, dziękuję panu serdecznie. Za chwilkę druga część konferencji prasowej z udziałem trenera Warty, pana Piotra Tworka. Dzień dobry, witamy podobnie z Grodziska Wielkopolskiego na drugiej części konferencji prasowej po meczu Warta Poznań Pogoń Szczecin. Teraz na pytania i państwo pytanie odpowie trener Piotr Tworek, którego witamy serdecznie i prosimy o podsumowanie spotkania. Nie jest łatwo podnieść się po szybko straconych bramkach i po pierwszej połowie, gdzie Pogoń Szczecin nadawała ton grze, a nam i jej wszystko wychodziło, a my nie mogliśmy wiele zdziałać, dlatego tym większe słowa uznania dla mojego zespołu za te chwile w szatni spędzone na rozmowie i za drugą połowę, bo
zespół pokazał, że chce pracować, żeby odrabiać straty, że chce zwyciężać, chce wygrywać. Dzisiaj niestety Pogoń okazała się dla nas zbyt trudnym przeciwnikiem. Zdołaliśmy szybko odpowiedzieć w pierwszych minutach, natomiast więcej nam Pogoń nie umożliwiała, mimo iż były dwa oddane strzały na bramkę i kilka stałych fragmentów. Trzeba przyznać, że mimo tego wysiłku, który włożyliśmy, no to Pogoń dzisiaj była dobrze zorganizowana w postracie piłki i zdecydowanie to nam utrudniło, żebyśmy coś mogli jeszcze strzelić. Nam pozostaje tylko praca na treningu i przekonanie i wiara, że w następnym meczu będziemy mogli strzelić tyle i stworzyć sobie takie sytuacje, że dadzą one nam zwycięstwo. Dziękuję panie trenerze. To są dwa pytania od dziennikarzy naszego Głosu Poznańskiego. Redaktor Sławomir Lechna pyta. Trenerze, po zdobyciu szybko kontaktowego gola Warta miała dużo czasu na odrobienie straty. Dlaczego pana zdaniem to się nie udało? No może dlatego, że tak jak wcześniej powiedziałem, że bardzo, bardzo dobrze broniła dostępu do bramki Pogoń, skracając, zawężając pole gry i utrudniała nam prowadzenie ataku pozycyjnego, mimo iż ta druga połowa była lepszym zdecydowanie w wykonaniu z naszej strony. Gdzieś zabrakło jeszcze dokładności, którą no, musimy się cechować w każdym meczu, bo były dwie, trzy fajne sytuacje. Powinniśmy może więcej z tych sytuacji wycisnąć. Dzisiaj nam się to nie udało. Dziękuję. Drugie pytanie, redaktor Mateusz Mamet. Warta przegrała, bo nie była w stanie zaoferować czegoś dobrego w ofensywie. Czy zgodzi się pan z tym stwierdzeniem? Trzeba docenić rywala, klasę i ich postawę w obronie. My zagraliśmy dzisiaj na miarę swoich możliwości i za to jestem zespołowi wdzięczny. Dzisiaj to było zbyt mało na dobrze dysponowaną Pogoń. Natomiast ja wiem, że jestem przekonany, że ta nasza ofensywa i to, co robimy z zawodnikami, na pewno jeszcze pokażą w następnych spotkaniach czy w następnym meczu, a to już niebawem, bo to parę dni jedziemy do Wrocławia. Dziękuję bardzo panie trenerze. Państwu też dziękuję za udział w konferencji. Właśnie przed meczem ze Śląskiem Wrocław będzie okazja, żeby porozmawiać znów z trenerem. Tymczasem dzisiaj dziękuję serdecznie. Trenerze, do widzenia. I Państwu też dziękujemy. Życzymy miłego wieczoru. Dziękuję.